Dzień dobry. Dzisiaj czas na gofry. Przedstawię Wam kilka różnych propozycji, dzięki którym przygotujecie keto gofry. Wystarczy tylko kilka składników i gofrownica. Jedne są bardziej chrupiące, inne strukturą przypominają tradycyjne pieczywo. Mogą być podane w wersji na słodko lub wytrawnie. Pierwsze, gofry majonezowe. Do ich przygotowania są potrzebne tylko 4 składniki. Do miseczki wbijamy jedno całe jajko, dodajemy łyżkę mąki kokosowej, łyżkę majonezu oraz 2 łyżki chłodnej wody. Mieszamy ręcznie przez chwilę. Ciasto dzięki dodaniu mąki kokosowej będzie gęstnieć. Zamiennie za mąką kokosową można użyć np. babki jajowatej albo siemienia lnianego. Gotowe ciasto przelewamy do nagrzanej gofrownicy i pieczemy kilka minut w zależności od mocy urządzenia. Gotowy gofr jest miękki, podajemy go z ulubionymi dodatkami. Z podanych składników wyjdzie jedna sztuka. Kolejna propozycja to przepis dla miłośników kokosa i tych, którzy wolą słodszą wersję, czyli gofry kokosowe. Do ich przygotowania potrzebujemy 2 jajek, 2 łyżek mleka kokosowego, 2 łyżek mąki kokosowej, 1 łyżkę oleju kokosowego rozpuszczonego, łyżkę gorzkiego kakao dla przełamania smaku kokosa oraz opcjonalnie pół łyżeczki proszku do pieczenia dla uzyskania bardziej puszystej konsystencji. Za pomocą blendera miksujemy całość przez chwilę. Otrzymane ciasto dzielimy na pół w zależności od wielkości urządzenia. U mnie na tak małą gofrownicę porcja ciasta wynosi około 50 ml. Po kilku minutach mamy pierwszego gofra. Czynność powtarzamy z drugim. Podajemy z ulubionymi dodatkami. U mnie jest to serek mascarpone ubity ze śmietanką oraz kilka owoców. Gofry są miękkie i dobrze smakują zarówno na ciepło, jak i po przestudzeniu. Gdy chcemy przygotować kanapkę, z pomocą przyjdzie nam ten przepis. W naczyniu umieszczamy 100 g tartego sera mozzarella, jedno całe jajko, łyżkę mąki kokosowej oraz łyżkę babki jajowatej. Wszystkie składniki mieszamy przez chwilę łyżką bądź widelcem. Otrzymaną masę dzielimy na 2 części w zależności od wielkości Waszej gofrownicy. Smażymy 2 gofry. Można również użyć np. opiekacza do kanapek, jeśli ktoś nie posiada gofrownicy. Kolejną propozycją są mega chrupiące gofry, które przygotujecie tylko z 4 składników. Potrzebujecie 100 g tartego sera mozzarella, 30 g parmezanu, jedno jajko oraz łyżeczkę ziół prowansalskich. Wszystkie składniki łączymy ze sobą i dzielimy ponownie na 2 części. Dokładamy masę do gofrownicy, rozprowadzamy równomiernie i pieczemy przez kilka minut. Lepiej dać czasami mniej masy niż za dużo, gdyż ser może wypłynąć z urządzenia. Czynność powtarzamy z drugą porcją ciasta. Gotowe podajemy z ulubionymi dodatkami. U mnie na szybko to kwaśna śmietana, pocięta papryka oraz natka pietruszki.
gofry, do przygotowania których nie potrzebujecie mąki, czyli gofry orzechowe. W naczyniu umieszczamy jedno całe jajko, 2 łyżki serka mascarpone, 2 łyżki masła orzechowego oraz 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Opcjonalnie można jeszcze dodać wanilię. Mieszamy ręcznie przez około minutę, nie potrzeba miksera. Z podanych składników wyjdą 2 sztuki mniejszych gofrów. Wlewamy ciasto do gofrownicy, u mnie porcja to około 50 ml ciasta i pieczemy przez kilka minut. Gofry są idealne do podania zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnie. Gofry o smaku pizzy są szybkie w przygotowaniu i ponownie potrzebujemy tylko 4 składników do ich zrobienia. 100 g tartego sera mozzarella, jedno całe jajko, 5 pociętych plastrów salami lub innej ostrzejszej w smaku wędliny bądź też kiełbasy oraz 1 łyżkę keczupu lub sosu pomidorowego. Wszystkie składniki mieszamy i otrzymaną porcję dzielimy na pół. Masę przekładamy do gofrownicy i wyrównujemy. Po kilku minutach mamy gotowe gofry. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe. Gofry, do przygotowania których potrzebujecie tylko jednego składnika. Tym składnikiem jest ser do grilla, czyli halloumi. Dwustugramowy kawałek sera kroimy na 4 kawałki. Każdy kawałek wkładamy do gofrownicy i lekko dociskamy przez chwilę górną pokrywę. Ser zacznie się rozpuszczać i przyjmować kształt formy. Pieczemy krótko, aż ser się lekko przypiecze, po czym przekładamy na talerz. Czynność powtarzamy z każdym kawałkiem. Tak przygotowane gofry smakują dobrze na ciepło lub zimno, podawane najlepiej z kwaśnym dżemem z jagód lub malin i owocami. To były wszystkie propozycje na gofry. Napiszcie proszę w komentarzach, który przepis najbardziej Wam przypadł do gustu, a może macie własne sprawdzone sposoby na gofry, którymi chcecie się podzielić. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Do usłyszenia!